Ulica Andrzejkowa, bo dzisiaj świętujemy Andrzejki w Galerii Sudeckiej, tutaj w Jeleniej Górze. No i prezentujemy tutaj bardzo proste przekąski na wieczór Andrzejkowy. Naprawdę proste, takie, że może je wykonać nawet małe dziecko. Nawet dzieci nam dzisiaj pomagały w tym zmaganiu. I są to pyszne, proste i można powiedzieć tanie przekąski, które może naprawdę sobie wykonać ktokolwiek zechce. Ale przepis na życie i przepisy tutaj, tak? To znaczy tak, no przepis na życie to jest serial, w którym zagrałam. Wiadomo, grałam tam kucharkę, raczej cukierniczkę. Zresztą dzisiaj też jeszcze będą takie przekąski słodkie z wróżbami. Właściwie, bo to jest też taka tradycja właśnie tych ciasteczek z wróżbą, więc takim ostatnim naszym przepisem dzisiejszego pokazu kulinarnego, czy dzisiejszej takiej kulinarnej Andrzejkowej show, to będą właśnie te przekąski w postaci ciasteczek z wróżbami. W Jeleniej Górze pierwszy raz pani jest? Tak, jestem pierwszy raz i ja mam nadzieję, że nie ostatni, bo jestem bardzo zaskoczona tym miłym przywitaniem i w ogóle tą życzliwością i tą współpracą właściwie tutaj wszystkich, z którymi się miałam tę okazję poznać. Może nie wszyscy wiedzą, ale jest pani też czeską, tak? Coś dzisiaj serwuje pani takiego typowo czeskiego? To znaczy dodawałam, był taki akcent trochę magiczny, bo właściwie to są magiczne przepisy, bo świętujemy Andrzejki i te są powiązane właśnie z magią. I dodajemy szczyptę albo odrobinę chili, albo odrobinę czosnku. I ja myślę, że właśnie ten czosnek, że to jest taki składnik kuchni czeskiej. No i tak umawialiśmy się, bo mamy tutaj ze sobą bułkę, to znaczy rohlik czeski, więc jeżeli będzie chwila, to zaproponowałam, że może jeszcze właśnie przygotuję ten czeski knedlik. Właśnie, ale w Czechach nie ma, nie znają takiej tradycji jak Andrzejki. Nie, nie ma takiej tradycji, po prostu u nas właściwie adwent to raczej, no, nie ma w ogóle tradycji takiego uspokajania się w trakcie adwentu, bo wiadomo, że w Polsce po prostu jest to taki czas, okres wyciszenia i przemyśleń, no w Czechach po prostu właściwie bawimy się i spotykamy się na przykład na rynkach i tak dalej. W każdym razie w Czechach tej tradycji obchodzenia Andrzejek nie ma. Ja na szczęście znam tą tradycję z przedszkola, czy właściwie ze szkoły podstawowej, bo należę do mniejszości narodowej, polskiej mniejszości narodowej, mieszkającej poza granicami Polski na Zaolziu, na czeskim Zaolziu. No i cieszę się, że mogę być dzisiaj tutaj i że mogę świętować wraz z Polakami z Jeleniej Góry. A gdzie widzowie mogą w najbliższym czasie panią zobaczyć? Może jakiś rąbek tajemnicy, jakiś nowy film, nowa... To znaczy, ja powiem, że teraz był taki okres trochę przerwy w serialu M jak Miłość, ale postać Maryli powraca, więc zapraszam też do oglądania serialu M jak Miłość. Będzie pani coś gotować, pichcić, piek? W serialu M jak Miłość nie, ale też zapraszam do obejrzenia bloga wszechsmaki.pl albo też moje strony Izabela Kapiasowa na Facebooku, gdzie właśnie jest taki program, gdzie udzielam się też kulinarnie, bo gotuję makaron w różne postaci. Są to tanie przepisy, no i warto też spróbować. Pytam jeszcze o tą kuchnię. Tak. Bliżej pani do kuchni polskiej czy czeskiej? Wiem, że jest to trudne pytanie i można się narazić, no pani, fanom chyba. Ale mimo wszystko to proszę. Znaczy, ja jak mogłabym decydować, to wolę zawsze kuchnię polską, bo uważam, że jest o wiele zdrowsza od czeskiej, bo wiadomo, czeska kuchnia to jest dużo smażonego sera, tłuste sosy, knedliki, to są po prostu naprawdę takie tłuste, obfite dania, a uważam, że polska kuchnia jest zdrowa już ze względu na to, że są surówki. W Czechach nie ma takiej tradycji dodawania do zestawu obiadowego surówki. W Polsce nie wyobrażam sobie obiadu bez surówki. Albo z ogórków kiszonych, albo po prostu ćwikła, buraki. Po prostu zawsze jest taki akcent czegoś świeżego na talerzu. I jakbym miała decydować, to chyba jednak decyduję i wybieram kuchnię polską. Serdeczne pozdrowienia dla widzów Portaliku 24 i oczywiście zapraszam wszystkich bardzo serdecznie do Czech na czeskie knedliki, na zupę czosnkową i smażony ser. A teraz po czesku. Ja wam przeju, przyjaciele, krasne a przyjemne svátky vánoční, bohatého Ježíška a všechno nejlepší v novém roce.